Witam was po przerwie. Dzisiaj moim waszym gościem będzie teraz Maciej Dudko. Maćku. Cześć, Pawle. Nazywasz siebie sam doktorem Hausem polskiego internetu. O co chodzi? No to już nie ja siebie nazywam, tylko ktoś kiedyś sprytnie mnie nazwał doktorem Hausem. Nawiązanie do tego bohatera serialowego, popularnego, który znany jest z tego, zasłynął z tego, że potrafił wytropić najbardziej patologiczne jednostki chorobowe u swoich pacjentów. Ja robię to od kilku lat w swoim biznesie i pomagam sprzedawcom internetowym tropić patogeny w ich ofertach sprzedażowych. Chociaż dzisiaj będę chciał pokazać, że bardziej jestem doktorem Frankensteinem niż doktorem Hausem i że nawet z takich mocno poharatanych zwłok jesteśmy w stanie odzyskać życie i z oferty, która nie sprzedaje, zrobić taką, która działa. Super, ale powiedziałeś, że od kilku lat zajmujesz tym, żeby takie oferty poprawiać, usuwać te patogeny. Nawet też od kilkunastu. Też od kilku lat jesteś związany z biuro. Dzisiaj będziesz miał swój wykład właśnie na temat ofert na rynku nieruchomości. Dlaczego akurat rynek nieruchomości tak dokładnie się przyjrzałeś temu obszarowi? Po pierwsze, nie tyle to będzie wykład, co taka nowa forma jak na Asbiro, bo to będzie sekcja zwłok, czyli będziemy brali pod nóż ofertę sprzedaży mieszkania, a w zasadzie kilka tych ofert będzie. A dlaczego nieruchomości? Dlatego, że od kilku lat sam bardzo intensywnie szukam czegoś do kupienia, a jeszcze nie do końca wiem, czy to będzie mieszkanie, czy dom, czy jakaś działka pod dom i nie mogę kupić. Pawle, wyobraź sobie, że nie ma co kupić na rynku nieruchomości. Ale nie ma co kupić w takim cenie, jakbyś chciał, czy nie ma co kupić, żeby spełnić twoje potrzeby? Wiesz co, cena jest czynnikiem wtórnym, bo w którymś momencie ma się jakiś kapitał, który chce się zainwestować w coś. I teoretycznie są oferty w internecie, w każdym serwisie sprzedażowym, czy to jest Oto Dom, czy Morizon, czy OLX, czy Gumtree. Są tysiące, dziesiątki tysięcy ofert nieruchomościowych. Teoretycznie w tych kategoriach, które mnie interesują, w tych lokalizacjach, które mnie interesują, jest mnóstwo ofert. Tylko że każda z nich jak do tej pory mnie odpychała, zabijała sprzedaż. Albo brakowało ceny, albo brakowało zdjęć, albo brakowało strategicznych informacji, albo brakowało precyzyjnego wyjaśnienia, jakie korzyści się z daną nieruchomością wiążą. Ja o tym dzisiaj będę mówił na tym wystąpieniu moim, jakie czynniki albo brak jakich czynników powoduje, że oferta, którą ktoś dodaje do internetu, tworzy tytuł, dodaje zdjęcie, dodaje opis, jest martwa. Większość ofert jest martwych. Martwych, czyli jakich takich to człowiek zobaczy, od razu wyjdzie, czy martwych, w jakim sensie? W pierwszej kategorii martwości to są oferty, których nikt nigdy nie zobaczy, bo to są oferty niewidoczne. Większość ofert, które są wystawiane, zawiera tak poważne błędy już na etapie tytułów, słów kluczowych, że są nie do wyszukania. A jeśli nawet są do wyszukania, jeśli wyświetlą się gdzieś tam na jakimś listingu, pamiętajmy, że nasza oferta opublikowana, czy to na OLX-ie, czy na Allegro, nie jest jedyną. Ona jest oblana tysiącem innych ofert, które człowiek odwiedzający te serwisy będzie sobie scrollował, przewijał, a im dłużej to robi, tym szybciej scrolluje i tym mniej dostrzega. My musimy zrobić ofertę tak, żeby ona zatrzymała wzrok tego scrollującego internauty, jeszcze nie klienta, żeby spowodowała, że to kółeczko przestanie mu tak się dymić, żeby wzrok mu się tam zatrzymał, żeby jakiś taki zahaczacz pojawił się w głowie i żeby on pomyślał, to może kliknę. To jeszcze jest bardzo daleka droga do procesu, do dopięcia sprzedaży, ale to jest coś, czego większość ofert już na tym etapie nie spełnia. Przez co klienci scrollują i te wszystkie oferty lecą do góry, lecą i my ich nie widzimy. Dobrze, no sprzedaję, załóżmy, mieszkanie. Oczywiste jest, że tą rzeczą, na którą ludzie zwracają uwagę, są te miniaturki zdjęć. Moje mieszkanie nie wygląda do sobie, nie jest robione w Photoshopie. To w jaki sposób ja mam utrzymać tą uwagę człowieka? Pawle, dwie rzeczy, na które zwracają uwagę ludzie scrollujący, to jest, tak jak powiedziałeś, miniaturka, czyli zdjęcie główne. Ja zawsze podkreślam, że musimy wyeksponować najlepsze ujęcie naszego mieszkania. Jeśli twoje mieszkanie jest totalną ruderą, ruiną do remontu, możemy zamieścić rzut tego ekranu, możemy zamieścić zdjęcie z okna. Możemy w końcu zrobić wizualizację świetną. Oczywiście z opisu później będzie wynikało, że to jest wizualizacja, bo to, że jest do remontu, to może być dla wielu osób i dla wielu osób jest ogromną zaletą, bo takie mieszkanie, które jest totalnie gruzowiskiem, że tak powiem, czyli to takie granat wrzucić i później już tylko urządzać, zazwyczaj kupuje się taniej. Inwestorzy uwielbiają takie okazje, bo to są często okazje. Także nawet jeśli nasze mieszkanie nie wygląda, to jest coś, co może wyglądać. Może wyglądać pięknie budynek, w którym jest. Może mieć świetny taras, chociaż w środku mamy stan do totalnego remontu. Także w najgorszym razie niech to będzie ta wizualizacja, czyli jak to mieszkanie może wyglądać.
To jest miniaturka, a druga rzecz, na którą ludzie zwracają uwagę, to jest tytuł. Czyli tytuł, który najczęściej jest tak bezpłciowy, że niezauważalny właśnie. Tak jak masa ludzi przechodzących w tłumie, wyobraź sobie, że idziesz Marszałkowską, mijacie 10 tysięcy ludzi w ciągu tam powiedzmy godzinnego spaceru, czy półgodzinnego, a zwracasz uwagę tylko na pojedynczych, na wybranych. Jesteś w sklepie, w większości towarów nie widzisz. Zwracasz uwagę tylko na wybrane. Oczywiście jak szukasz jakiegoś konkretnego produktu, to twoja uwaga jest bardziej, ten twój radar jest bardziej nastawiony. Łatwiej wyłapiesz pewne elementy. No ale jeśli pójdziesz, nie wiem, kupić zabawkę dla dziecka do alejki z zabawkami, tam są setki zabawek, jeśli nie tysiące. I też jedna się wyróżni, inna mniej. Konkret. W jaki sposób powinny wyróżnić? Co jest takim słowem kluczowym, które powiedziałeś, że zatrzyma ten wzrok? Okazja? Nie mogę ci teraz powiedzieć konkretu, bo ludzie, którzy oglądają na Zbiro TV nie będą chcieli przyjeżdżać na seminaria, a przecież to nie o to chodzi. Nie, ale nie, żartuję. Słowo jak okazja? Nie, okazja należy do słów, które ja osobiście nazywam słowami pustakami, czyli super hit, okazja, mega, giga, zajebiste, zajebiaszcze, sexy. Sexy w niektórych branżach jeszcze działa. Ale generalnie to są słowa, które są tak przeterminowane, tak zużyte, tak wyświechtane, że ludzi nie podniecają w najmniejszym stopniu. Jeśli już chciałbyś taki bardzo prosty, bardzo uniwersalny, bardzo szybki sposób na uciekawienie tytułu, naprawdę w jednym słowie, czy w dwóch w zasadzie, przymiotnik wartościujący, dwa słowa. Niech nasza oferta, i to nie tylko dotyczy nieruchomości, tylko wszystkich ofert w internecie, z każdej kategorii, niech nasza oferta wyróżnia się chociażby jakimś jednym słówkiem, albo przymiotnikiem, albo jakoś inaczej ubraną korzyścią. No bo ktoś napisze w tytule swojej oferty mieszkanie na sprzedaż, Warszawa. Ktoś napisze komfortowe mieszkanie na sprzedaż, Warszawa. Czujesz różnicę? Mm-hmm. To jest bardzo banalna rzecz, bardzo taka prymitywna, ale już ten przymiotnik wartościujący robi różnicę. Ja czasami na moich szkoleniach pokazuję ludziom przykład faceta, który sprzedawał łańcuchy do pił łańcuchowych, do pił spalinowych. I kiedy tytuł brzmiał łańcuch do piły takiej i takiej, no sprzedaż była marna. Wystarczyło dodać dobry łańcuch, bo on podkreślił, że to jest taki solidny, nie chiński, tylko jakiejś tam lepszej produkcji i już sprzedaż poszła w górę. Jak zamiast słówka dobry zastąpiliśmy to słówko określeniem mocny, mocny łańcuch do piły takiej i takiej, sprzedaż jeszcze wzrosła, bo słowa mają moc i w internecie szczególnie potrafią oddziaływać na odbiorców. Jedno słówko robi różnicę. Powiedz mi, no to jest ten sposób, żeby nie mieć tak totalnych zwłok w ogóle, do których nikt nie wejdzie. To udało nam się przykuć tą uwagę. Ktoś wchodzi i zaczynają się koszmarki zazwyczaj. Tak. Jakie to są takie koszmarki najczęstsze, które spotykałeś, robiąc tą analizę, przygotowując tytuł? Absolutny numer jeden, numer pierwszy i numer ostatni, można powiedzieć, tych koszmarków jest więcej, ale jeden, który załatwia sprawę w negatywnym sensie, to jest brak języka korzyści lub braki w informacjach, czyli niedobory informacyjne. Zdarzają się oferty, w których nie jest podawana cena albo brakuje zdjęć, ale często to są opisy zbyt techniczne, czyli mieszkanie, drugie piętro, tyle i tyle pokoi, tyle i tyle metrów, wyposażone, wykończone i koniec. I co z tego wynika? To trochę za mało jest. Jednak mieszkanie jest produktem, który my chcemy sprzedać. Zareklamujmy jakoś, wydobądźmy to, co jest w tej naszej nieruchomości, czy to jest mieszkanie, czy działka, czy dom, garaż nawet. Wydobądźmy coś, co jest najlepsze. Przecież jakbym cię zapytał o twoje mieszkanie, które powiedzmy sprzedajesz, co w nim jest najbardziej zajebiaszczego, przepraszam za słowo? To, że jest we Wrocławiu. To. Oczywista rzecz, nie? Ale okej, spośród kilku tysięcy mieszkań, które są na sprzedaż we Wrocławiu, wyróżnijmy jakoś. No, w moim przypadku byłoby to, że jest bardzo blisko piękny park i możesz pójść się odstresować. Rewelacja. Na wyciągnięcie twojej dłoni. Rewelacja. Nie każde mieszkanie jest przy parku. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który sprzedaje mieszkanie w Poznaniu, przylegające do parku. Nie wspomniał o tym w ofercie. Jak ja szukam mieszkania, chciałbym się przeprowadzić do jakiegoś większego albo do domu, pierwsze co zwracam uwagę to lokalizacja, co jest w pobliżu. I nie chodzi mi o to, czy jest Biedronka i Lidl i fryzjer. Będę pokazywał dzisiaj taki przykład, gdzie ktoś się powołuje na to, że fryzjer jest w pobliżu. Tylko właśnie czy jest jakiś kawałek rzeki, kawałek jeziorka, stawu, czy jest kawałek parku, jakiejś zieleni, która pozwoli odetchnąć psychicznie. O tym ludzie zapominają. Zapominają o tym, że sprzedając mieszkanie, nie sprzedają tej takiej kostki w bloku, czy tam sprzedając dom, nie sprzedają budynku na działce, tylko sprzedają też otoczenie, okolice. O tym zapominamy. Część osób tłumaczy, że no nie mówimy o okolicy dlatego, żebyśmy nie stracili my, pośrednicy, prowizji. No bo ktoś przyjedzie, zobaczy, nawiąże kontakt ze sprzedającym bezpośredni i ucieknie nam parę groszy za pośrednictwo, nie?
No, jest to pewien argument. Natomiast no, jeśli ktoś bezpośrednio sprzedaje mieszkanie, a nie pokazuje na przykład widoku z okna, dla mnie takie oferty są martwe. Nawet świetna oferta, świetne zdjęcia, świetna lokalizacja, ale jeśli w ofercie nie ma widoku z okien, dziękuję. Jest zbyt dużo mieszkań, które nie mają tego, żebym ja jako klient szukający do każdego sprzedającego, czy właściciela, czy pośrednika dzwonił, pisał, prosił, przyślij mi zdjęcia. No dobrze, ale w tej chwili mamy w dalszym ciągu boom na rynku nieruchomości. W dalszym ciągu nieruchomości się bardzo często sprzedają jak na pniu, jeżeli jeszcze tak. W określonej lokalizacji. To po co? O co się wysilać? I nie tak dużo uwagi poświęcić tego naprawdę opisowi, skoro często mówimy, że to cena sprzedaje. Pierwsza rzecz, to nie wymaga dużo uwagi, wbrew pozorom, bo zrobienie dobrej oferty, jakkolwiek jeśli to się zaczyna robić, robi się ją pierwszy raz, może pochłonąć kilkanaście godzin nawet, ale jeśli się stosuje jakiś prościutki szablon, ja w swojej książce o tym szablonie też mówię, kilkanaście minut wystarczy, dwadzieścia kilka, żeby stworzyć ofertę, która ma wszystko, czego potrzebuje, czyli dobry tytuł, dobrą miniaturkę, dobre zdjęcia pozostałe i w miarę dobry opis, taki przyzwoity, żeby nie było się czego wstydzić i żeby ten opis nie zniechęcał. Ale po co się wysilać dzisiaj, kiedy mamy boom? Faktem jest, że kiedy jest boom na coś, wszyscy możemy się wysilać mniej. No bo jeśli stoi do nas kolejka chętnych, no skłamałbym, gdybym powiedział, że tak czy inaczej musimy się tak samo bardzo wysilać. Nie? Natomiast jeśli jest możliwość, że ta kolejka chętnych dalej będzie stała, ale na przykład zwiększymy sobie zysk, podniesiemy ROI czy z wynajmu, czy ze sprzedaży, to dlaczego się trochę bardziej nie przyłożyć do tego zadania, jakim jest stworzenie opisu. Druga rzecz, jeśli skrócimy sobie czas rotacji tego naszego mieszkania czy domu, tej naszej nieruchomości. Okej, jeśli mamy stado dzikich klientów czekających tylko, żeby się rzucić na nas, zapłacić każdą kwotę, spokojnie, połóżmy się pępkiem do góry i nie wysilajmy się. Natomiast warto sobie te nawyki wyćwiczyć, poznać te zasady i zacząć je stosować, chociażby dlatego, że za chwilę nie będzie tego boomu. Każdy boom ma to do siebie, że niektórzy nazywają bańką, niektórzy boomem. Ja często mówię fala. Każda fala ma to do siebie, że kiedyś dopływa do brzegu, kończy się i wtedy trzeba zacząć się bardziej przykładać do tego, co wcześniej szło trochę łatwiej. Powiedz mi, te rzeczy dotyczące nieruchomości, to takie tylko w nieruchomościach mające miejsce zastosowanie? Czy to jest taka wiedza, którą można przenieść na inne dziedziny sprzedaży internetowej? Jest właśnie tak, jak mówisz, czyli odwrotnie. Ja i pisząc książkę o nieruchomościach i dzisiaj występując z tematem, jak uniknąć częstych błędów, tak naprawdę bazuję przede wszystkim na doświadczeniach sprzedawcy i doradcy sprzedawców z wszystkich innych branż. Z wszelkich branż, poza, podkreślam to często na swoich wystąpieniach, poza branżą funeralną. Nigdy na szkoleniach, na konsultacjach żadnych, czy w rozmowach bezpośrednich nie spotkałem człowieka z branży pogrzebowej, który mówiłby, pomóż nam sprzedawać trumny, nagrobki, wieńce albo jakieś tam inne usługi okołośmiertne, że tak powiem. Natomiast ten know-how, z którym ja się chcę dzielić i z Azbirakami, i z ludźmi przy innych okazjach, wynika właśnie spoza branży nieruchomościowej. To są uniwersalne zasady. No bo dobrze zrobiony tytuł trzeba mieć, czy sprzedajesz mieszkanie, czy buty. Dobrze zrobione zdjęcia, czy sprzedajesz mieszkanie, czy samochód. Dobrze zrobiony opis, sprzedajesz książkę, sprzedajesz walizki, sprzedajesz meble, to powinno być. No właśnie, książka, bo nie tylko dzisiaj, jeżeli ktoś z was nie może być z nami na wydarzeniu, też jest możliwość dotarcia do twojej wiedzy, tego naszego doktora Frankensteina, który wskrzesza martwe oferty, również w inny sposób. Masz książkę, widzę, że masz ze sobą, może się pochwalisz, bo napisałeś książkę dosyć takim chwytliwym tytule, Nieruchomościowe sepuku. Czyli co, muczysz nas jak się honorowo zabić? Właśnie, jak tego nie robić? Dobre lokowanie produktu, to czego Azbiro nie lubi, no ale skoro już zostało wywołane, książka nazywa się Nieruchomościowe sepuku z naciskiem na sepuku, ponieważ te błędy, które ja tutaj omawiam i zasady, jak ich nie popełniać, są na tyle uniwersalne, że właśnie nie tylko do nieruchomości się odnoszą. Tak, to jest książka o tym, jak się nie zabić. Jak nie zabić swojej oferty, a na okładce jest taki ludek, który obcina, oczywiście jest to pewna bardzo prosta, prymitywna wręcz symbolika, obcina łeb kurze znoszącej złote jajka. To jesteśmy my, nieruchomościowcy, ale nie tylko nieruchomościowcy. Sprzedawcy internetowi, którzy bardzo często albo podcinamy sobie skrzydła, albo sobie strzelamy w stopę, albo odcinamy głowę z kurze znoszącej złote jajka. Metafor można tutaj przytoczyć wiele.
fantastycznie. Ja już nie mogę doczekać, żeby obejrzeć twój wykład. Bo niestety w tym czasie będę nagrywał wywiady, ale na pewno do niego wrócę. A was wszystkich zapraszam już za chwilę. Moim waszym gościem będzie Mariusz Krawiec. A Macieja możecie znaleźć na stronie akademiainternetu.pl. Do zobaczenia za chwilę. Dziękuję. Dzięki, Paweł.